Witam. To film długo oczekiwany, czyli film o kręgosłupie, o chorobach kręgosłupa, o w ogóle o chorobach naszego ciała, ale także o tym, jak zdrowieć, o tym, jak siebie uzdrawiać, jak panować nad przepływem energii, jak ją pobierać, jak wygląda ciało energetyczne i ciało materialne. Zacznę go od dobrej wiadomości, jaką usłyszałem, będąc w hotelu, kiedy robiłem warsztaty w tym tygodniu, kiedy była mowa o papieżu i o spotkaniu z rodzinami ofiar Nicei i tam padły słowa papieża, że pokój nastanie wtedy, kiedy zapanuje jedność w religiach. No, wreszcie coś błyska w tych wypowiedziach, w tych czasach, które do nas płyną. Dokładnie słyszę to w wiadomościach, mówię, no wreszcie, wreszcie. Franciszek znów ma odwagę mówić tak, jak powinien mówić, ponieważ byli tam przedstawiciele innych religii, nie zrobił tego błogosławieństwa katolickiego. To już pokazuje, że religie jako takie jeszcze w tych starych formach zaczynają się kończyć, zaczynają się rozpadać. Jedność religii, jedność, że wszyscy pochodzimy z jednego źródła, od jednego Boga, spowoduje zmianę na ziemi. I tą zmianę będą prowadzić istoty, które są do tego przypisane, które wybrały te trudne zadania. Papież, czyli Mojżesz, jest jedną z nich. Nazywam to naprawieniem błędów, które zapisano z Biblii, czyli naprawianie błędów typu oko za oko. Więc tak to wygląda, naprawienie błędów 7 plag egipskich. Więc tak to mniej więcej wygląda i cieszę się, że został nam przysłany kolejny raz, aby tutaj w tych słowach tworzyć tą jedność w tych wszystkich religiach. Tak naprawdę religie to podziały, jak mówiłem. Oczywiście zachowują wiarę w Boga, tylko każda ponazywała je swoim imieniem i uważa, że to jest ten jedyny właściwy. Nie rozumiejąc, że jest tylko jeden Bóg pełen miłości, właściwy. I to od tego źródła pełnego miłości pochodzimy. Nawiązuje to do tego filmu, o którym mówię, ponieważ jest to bardzo ważne. Bóg pełen miłości, źródło pełne miłości, które tworzy swoje dzieci, daje im energię życiową, zwaną duszą na naszej planecie. Ta energia płynie przez was. Ta energia jest w was. I teraz wszystko, co widzimy, jest energią. Energią miłości. Każda materia to energia zatrzymana w czasie. W filmie Lucy było przepięknie pokazane w pewnym momencie, kiedy ona widzi, jak płynie energia przez drzewo, jak ten świat energii jest ułożony w materii. Wasze ciało, wasza energia została stworzona z miłości. Boski wzorzec to wzorzec pełen miłości, szacunku, dobroci, szlachetności, wartości światła. Dano wam wybór też. Dano wybór być takim, jakim chcecie być. Z poziomu zazdrości, zawiści, nienawiści, agresji, irytacji. Tyle, że obydwie te wartości prowadzą do zupełnie innych dróg. Bycie opowiedzonym po stronie źródła prowadzi do szczęścia, radości, obfitości. Bycie ze źródłem, reprezentowanie go na ziemi, w myślach, słowach, uczynkach, prowadzi do szczęścia, do uśmiechu. Bycie w nienawiści, zazdrości, zawiści, nienawiści prowadzi do chorób, często do śmierci, do agresji, do samotności, do tak zwanych konfliktów, nieszczęść, wypadków itd. Ma to olbrzymie przełożenie na wasze ciało fizyczne. Tam pokazany był w tym filmie Lucy przepływ energii. Wasze ciało fizyczne, kręgosłup, umysł, wszystkie narządy to nic innego jak przepływ energii po waszym ciele. Cały układ krwionośny to jeden przepływ energii. To jest bardzo proste. Kiedy chcecie napełnić się energią, wstajecie do słońca, napełniacie się energią słońca, czy wody, czy ziemi, czy wiatru, to gdzie ta energia wędruje i przez co ta energia wędruje? Właśnie o tym chcę powiedzieć. Ciało duchowe to ciało energetyczne, które pobiera energię z zewnątrz. Ta energia płynie odzwierciedleniem tego, co znacie w ciele fizycznym. Czyli jeżeli pokazano mi i wielu, wielu ludziom w moich warsztatach i na innych warsztatach, kiedy rozłożono człowieka, pokazano mi materię i ciało duchowe. Ciało duchowe to kanaliki energii, które płyną od rozumu, od serca, poprzez kręgosłup,
przez dłonie na zakończenie dłoni. Pokazano mi, jak ten przepływ energii powoduje, że dłonie świecą, stąd przepływ energii w dłoniach. Jak umysł mocno przyjmując różne energie z zewnątrz, zbiera je, układa je i po prostu one przechodzą przez kręgosłup, łączy się z sercem lub nie łączy się z sercem. Co wielu was zna, kiedy odcina swoim rozumem, myśleniem szlachetność duszy. To właśnie chcę wam wytłumaczyć. Nie jest to proste do wytłumaczenia, dlatego że powinniście spojrzeć na siebie z poziomu energii. Czyli jeżeli patrzycie na swoje ciało, widzicie materię, zamknijcie oczy i zobaczcie go jak biała obwódka, jak skóra jest białą, jasną, piękną obwódką. W środku praktycznie nie ma nic. Jest tylko tutaj ośrodek, który przekaźnik, który przekazuje energię. Przekazuje ją po kręgosłupie i po całym ciele. Ale to, co najważniejsze, jest tutaj na środku. To centralny ośrodek energii. To tutaj, to serce nasze, to tutaj przychodzi połączenie ze źródłem. To tu odbywa się wszystko. Stąd płyną emocje, stąd płynie wszystko, co nas odróżnia od innych istot. To, co tworzy tą materię. To w połączeniu z przekaźnikiem powoduje przesył energii po całym ciele. Serce, tu jest jakby centrum energii przyjmowanych od źródła, od światów duchowych. Stąd tutaj płynie olbrzymia ilość energii. To rozkładane jest na kręgosłup i z powrotem wraca do umysłu. Wiem, że to ciężko wytłumaczyć, ale tak to mniej więcej wygląda. Umysł steruje przepływem energii. Serce pobiera energię z zewnątrz. Tutaj to centrum jest. Dlatego wiele istot pozaziemskich ma tu olbrzymie centrum energetyczne i świecą różnymi kolorami. Stąd rozchodzi się energia do ich głów, do ich dłoni. Tu jest to centrum. Stąd ośrodek serca zwany centralnym ośrodkiem energii. Często nazywacie to czakrą serca, która jak jest zamknięta, ściśnięta, czyli ten tak zwany stabilizator energii. Po prostu czujecie się źle, niekomfortowo. Wydarzenia w waszym życiu nie są takie, jak powinny być, albo jak żeście zakładali. Nie czujecie też emocji, szczęścia, radości. To jest centralny ośrodek energii, tutaj na środku. W tym momencie, kiedy widzicie, jak to działa i wiecie, że jest to stworzone z poziomu miłości, wartości, szlachetności, to każda energia przyjęta z poziomu irytacji, agresji, narzekania, gdybania, zazdrości, zawiści, nikczemności, kłamstwa, fałszu, oszustwa, pychy, ego, powoduje wypaczenie i zakłócenie idealnego przepływu energii. Ty, źródło, czyli połączenie z energią miłości, która płynie w twoje serce, czyli tutaj w energię środka i która jest rozdysponowana po całym ciele. Wielu z was pyta, jak to jest możliwe, że ci uzdrowiciele mają tyle energii i przekazują tą energię. Oczywiście mówię o uzdrowicielach od światła, którzy przyjmują energię miłości, energię pokory, energię szlachetności, dobroci. Wiara, a raczej pewność, że pochodzę od źródła i że źródło istnieje, powoduje, że są podłączeni cały czas do źródła, jak mówię w wielu filmach. Ta energia płynie tu do nich, do centrum. Przez kręgosłup płynie do umysłu, do całego ciała. Tu zostaje przetworzona, rozdysponowana na energię zdrowia, na energię do przekazania, na energię świadomości, czyli wzrok, usta, mowa, aby można było ją wyświetlić, aby można było ją przekazać. Wtedy, kiedy macie tą energię w rękach, w sobie, po prostu przekazujecie tą energię i czynicie tak zwane cuda. Co się dzieje, jeżeli nie ma wiary, nie ma pewności, że źródło istnieje? Te ośrodki są pozamykane. To wygląda tak, że kiedy bierzecie problemy innych ludzi na siebie, to tak jakbyście zabierali im energię i dokładali na siebie, do swojego ośrodka centralnego. Wtedy tu zaczyna się to zmieniać. Zaczyna być obciążone. To tak jakbyście kładli sobie kilogramowe ciężarki na ramiona.
W momencie, kiedy jest zaburzenie energetyczne, wtedy im więcej tego weźmiecie, w tym momencie zostaje zakłócony przepływ energii po całym organizmie. Zaczynają być przepływ energii, czyli zaczynają rozpadać się ciało fizyczne, bo ciało fizyczne jest tylko i wyłącznie zatrzymaniem ciała duchowego w czasie, ciała energetycznego w czasie, żebyście mogli go dotknąć, widzieć i tak dalej na tej planecie, na planetach, gdzie materia istnieje. Gdy umieracie, ciało fizyczne zostaje, przechodzi na drugą stronę ciało duchowe. Istoty, które rozumieją istotę śmierci, nie boją się jej, które rozumieją świat duchowy, nie idą do szkoły dusz, do szkoły świadomości, tylko przechodzą dalej, widzą siebie już jako czystą energię, wiedzą, jak to przepływa. Tak naprawdę widzą tylko światło, które jest, ten centralny ośrodek energetyczny. Tym światłem podróżują po wszechświecie Boga. Tak to wygląda. Potem, kiedy chcą się ubrać, wybrać jakąś drogę, ubierają sobie materię i nagle przypisują sobie twarz, wygląd, ręce, mogą być istotą pozaziemską, więc będą wyglądali zupełnie inaczej. To po prostu się dzieje. Natomiast tam są czystym światłem, tym centrum tutaj energetycznym. Kiedy to centrum obciążycie agresją, irytacją, zazdrością, zawiścią, nienawiścią i tak dalej, natychmiast macie przełożenie na ciało fizyczne. Choroby biorą się właśnie stąd, że obciążamy niepotrzebnie ten ośrodek centralny połączenia ze źródłem. Poprzez to, że w umyśle następuje też przysłanie częstotliwości od systemu, od kontroli umysłów. Przychodzi tak zwane zaburzenie energii tu. Atakują centralny ośrodek, jak to nazywam, rozprowadzający energię. Tak naprawdę próbują go zakłócać. Zakłócają go tymi częstotliwościami, wiedzą, jak się do niego dostać, jak zakłócić. Jest stworzony system, którym normą jest zazdrościć, zawieścić, bicie noża, pędź za pieniądzem, chciwość, pazerność. Nic się nie liczy, tylko pieniądz, nie istnieje siła wyższa i tak dalej. Dopiero gdy przychodzi nauczka, lekcja pokory, dopiero wtedy większość z nas się budzi. Kiedy jest nam zabrane wszystko to, co kochaliśmy, większość z nas się budzi. Kiedy okazuje się, że aby zmienić chorobę, tu na papierze lekarze nie wiedzą, co jest, albo wiedzą i mówią, koniec, nie ma drogi, my nie potrafimy tego zrobić. Przyczyna jest gdzieś indziej. Leczymy objawy, ale przyczyna się nie zmienia, choroba się powtarza cyklicznie. To znaczy, że jest coś więcej niż ciało materialne. I to znaczy, że trzeba tutaj zmienić procesor, zmienić myślenie. Trzeba stąd wziąć siłę, światło, która płynie od źródła, przerzucić go na procesor, kompletnie odwrócić proces myśleniowy, proces przepływu energii i uporządkować go na spokój, harmonię, zdrowie, radość, szczęście, pewność, że źródło istnieje. Uporządkować go z poziomu pokory i docenienia. Kolejny raz podziękowania dla Olgi podczas medytacji na warsztatach. Cudowna rozmowa ze źródłem, kiedy zapytała o siebie. Pokora, docenienie. Idziesz tą drogą. Nie ma ego, nie ma dumy, nie ma honoru. Doceniasz siebie jako istotę boską i jesteś w pokorze, aby nie być tutaj z żadnego ego, z żadnego unosić się ponad ludzi, ponad inne istoty, które stworzyło źródło. Poziom współistnienia to poziom pokory, zrozumienia, że nie ma lepszych, gorszych. Jest tylko i wyłącznie poziom dzieci źródła, które kochamy, szanujemy. Przepływ energii. Jeżeli tutaj w głowie jestem chora, jestem taka, martwię się, czy mówię też w liczbie męskiej, jestem chory, martwię się, gdybam, narzekam, a wszyscy tak robią i wszyscy chorują. Okazuje się, że człowiek szczęśliwy nie choruje. Człowiek szczęśliwy jest spokojny, odprężony, jego ciało jest bardzo dobre. Oczywiście człowiek szczęśliwy wie, że tutaj i człowiek, który wie o ciele duchowym, wie, że trzeba dbać o ciało duchowe, trzeba dbać o przepływ energii. Więc nie wchodzi na gdybanie, na narzekanie. Szanuje teraźniejszość. Szanuje przepływ energii w swoim ciele. Codziennie dziękuję, pobiera energię ze źródła. Ta energia płynie. Tą energią się dzieli, rozdaje. Tą energią zmienia swoje jestestwo. Tą energią samoleczy i ulecza innych. Teraz, kiedy większość z Was
bierze na siebie kłopoty swoich dzieci, swoich rodzin. Chcecie za nich przeżyć życie, nie rozumiejąc, że tak się nie da. W tym momencie zakłócacie przepływ energii. Co się dzieje? Umysł zamiast zdrowie, pewność, zrozumienie istoty stworzenia, czyli zamiast pracować według boskiego wzorca, według którego zostaje się stworzeniem, z poziomu miłości, akceptacji, zrozumienia, szlachetności, dobroci, cierpliwości, harmonii, spokoju, pracuje według wzorca szybko, prędko, muszę, załatwię i w tym momencie program, chciejstwo, pazerność, ja muszę pomóc, ja muszę to załatwić. Każde wasze myślenie, każde wasze postępowanie inne niż istota stworzenia, niż boski wzorzec powoduje zmianę przepływu energii i natychmiast zaburzenia na waszym ciele fizycznym. Kiedy bierzecie na siebie bardzo duże obciążenia swoich rodzin, swoich dzieci i tak dalej, potem nagle okazuje się, że wasze ciało się bardzo szybko starzeje, macie mnóstwo guzów na ciele, rozpoczyna się choroba zwana rakiem. Ale to, co najczęściej, od czego się to zaczyna najczęściej, to jest wypaczenie kręgosłupa. Zaczynacie się zginać, kręgosłup was boli, wyskakują kręgi. Wszystko dlatego, że ten ośrodek, ta autostrada przepływu informacji i energii nie działa tak, jak powinna. Czyli każde takie dociążenie, gdybaniem, kłopotem, problemem powoduje, że macie ostrzeżenie, bo wasze żołądki drgają. Wasza skóra dostaje wyprysków, trądzików, plam i tak dalej. Tutaj to pokazuje wam, że coś jest nie tak. Natomiast ludzie ignorują te rzeczy. Potem, kiedy dochodzi już do wypaczeń, że tych obciążeń jest tak dużo energetycznych, że ten przepływ jest kompletnie zamieszany, że umysł sobie nie radzi z przeprowadzaniem energii, że ta energia zostaje zatrzymana w czasie i powstają blokady, guzy, skrzepy, zatory. Rozsypują się wasze ciała fizyczne, dlatego że kiedy są jakby objęte, mają dostać tyle energii, dostają o wiele mniej, do tego zabrudzoną energię, to one zaczynają się kurczyć, zaczynają zmieniać barwę, kolor, zaczynają zmieniać swoje funkcje. Wszystko, co nas spotyka, to zmiana energii, dlatego że jesteśmy energią zatrzymaną w czasie. To pokazuje właśnie nasza śmierć. Przechodzimy pod na drugą stronę jako energia, która może ubrać się znowu w nową materię. I skoro jest zakłócenie energii, to na naszych ciałach fizycznych, te nasze ciała są jak barometr, jak wyznacznik tego, co się dzieje i jaki mamy problem. I jak zakłócamy ten przepływ energii. Przepływ energii nie odbywa się tylko z tego wcielenia, ale z poprzednich wcieleń. Czyli te strachy, lęki, obawy, które mamy z poprzednich wcieleń, mają wpływ na naszą materię. Rodzimy się z pewnymi defektami, ułomnościami, które należy zmieniać. Rozumiejąc świat materii, świat duchowy, rozumiejąc istotę źródła, bardzo łatwo jest zmienić w sobie wszystko i zmienić energię innych osób. Dlatego, że dbamy o przepływ energii, aby on był czysty, aby był w prawdzie, w spokoju, w harmonii, w szczęściu, radości, w błogosławieństwie źródła. W tym momencie stąd płynie cała informacja tu do rozumu. On to rozdysponowuje i przekazuje na ręce, na nogi, na całe ciało. I dlaczego niektórzy przytulaniem czy wzrokiem leczą ludzi, czy pomagają im zrozumieć, czy samym słowem, które płynie z prawdy, płynie jakby energetycznie ułożone słowa, powodują przekazanie energii tej istocie. Ona w tym momencie, słuchając, zdrowieje. Bo słowa to też energia. Myśli to też energia. To wszystko płynie do was, jest wam przyjęte tutaj, u was, przez ośrodek centralny, czyli serce, i natychmiast rozdysponowane przez przekaźnik, który tutaj jest. Dlatego tak ważne jest dbanie o swoją energetykę, skupianie energii, myśli, słowa, uczynków na tu i teraz. Lekarze, kiedy idziecie do nich, widzą objawy, tak? No i mówią, no to, dają wam leki. Ale przyczyną jest co? To, że nie ma wybaczenia w domu. To, że jest alkohol w domu. To, że nie czujecie się niedowartościowani.
że czujecie się smutni, że jesteście w depresji, że nie umiecie o sobie myśleć jako o istocie boskiej, która została stworzona tutaj, która wybrała własną drogę tutaj. Nie rozumiecie istoty Boga, bo została zakłócona przez wiele religii. Nazwana, Bóg został nazwany wieloma imionami i kłócą się ci wyznawcy do tej pory. Dlatego słowa papieża na wstępie tego filmu. Pokój zapanuje, jak zapanuje jedność w religii. Jedna nazwa i jedno źródło. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. I to się realizuje na waszych oczach. Upadek religii, a raczej jedność tych religii, realizuje się na naszych oczach. Bo mamy pokazany podział w Europie Zachodniej i my nie chcemy tego podziału u siebie w kraju, tak jak i Węgrzy, Czechy i Słowacy. Jak i więcej, większych krajów. Nie chcę przyjąć tego, bo to zakłóci naszą suwerenność, to zakłóci naszą tradycję, przeszłość. Ale ta przeszłość wyznacza podział, więc nie jest dobra. Dobro bierze się z serca, ze zrozumienia, z akceptacji istoty stworzenia. Dobro to postępowanie w myślach, słowach, uczynkach. To droga w świetle reprezentowanie źródła na ziemi. I do tego nie potrzebna jest żadna religia. I żaden z nauczycieli nie przyszedł tworzyć religię. Przyszli, aby nam podzielić się sercem z nami. I o to serce trzeba dbać. O ten ośrodek trzeba dbać. Jeżeli chcecie być zdrowi, to skupiamy energię na tu i teraz. Na przeszłość nie macie wpływu, więc nie ma co w niej siedzieć i się nad nią zastanawiać. Bo przeszłość to energia, którą musicie zasilić. To obciążenia, które bierzecie na siebie i które zakłócają przepływ energii. Siedząc cały czas w przeszłości, ten taki, ten owaki, ten mnie skrzywdził, ten to zrobił, ja nie dam rady, ja jest taka i owaka. Tworzycie myślokształty, takie obciążenia energetyczne, taki hełm kask, który was dociąża. Co robi? Rozsypują wam się kręgi szyjne. Natychmiast. Im więcej tego bierzecie na siebie, tym więcej się kurczycie. Dlatego, że to jest obciążenie. To jest energia, która waży, tak to mogę nazwać, żebyście dobrze zrozumieli. I czasami jest tak, że jak oczyszczam ludzi, to piszą do mnie, poczułem lekkość, jakby ktoś zrzucił ze mnie plecak ze stelażem, z kamieniami. Dokładnie tak jest. Obciążenia energetyczne tak samo ważą, jak to, co bierzecie w dłonie, jak kilogramy, które widzimy w materii. Niczym się to nie różni. Im więcej na siebie nałożycie tych obciążeń, im więcej weźmiecie obciążeń od innych osób, automatycznie gniecie się, kurczycie się. Kręgi zostają wypaczone, one same wyskakują. Znika miazga między kręgami. To, co ma po prostu tworzyć izolację, lepkość, gibkość, to wszystko zaczyna po prostu się rozpuszczać. Przepływ energii po tej głównej autostradzie jest zakłócony kompletnie. Tworzą się takie punkty energetyczne, które po prostu nie pozwalają tej energii płynąć tak, jak powinna. Ona sama zaczyna znikać, bo poprzez brak wiary, poprzez niezrozumienie istoty stworzenia nie ma idealnego przepływu energii źródła. Nie ma przyjęcia energii zdrowia, bo w nią nie wierzycie, że stamtąd płynie, że wszystko jest możliwe. Część tych energii zanika po prostu. Natomiast ciało zaczyna funkcjonować na tych energiach chorób, energiach narzekań, agresji, irytacji i zaczyna wam się rozpadać. Tak to wygląda. Zaczyna się sami siebie zjadać. Lekarze mają mnóstwo leków na to, żeby jakoś was tam wypoziomować, tak? Żeby was postawić, powiedzmy, do pionu, a raczej do tego, żebyście mogli system zasilać. Ale to nie zmienia faktu, że czasami ludzie biorą 15-20 lat ten sam lek, ale nie zmienili nigdy siebie. Więc choroba jest cały czas taka sama. Nie wybaczyli rodzinie, nie zmienili swojego myślenia, swojego zachowania. To jest podstawa do tego, żeby być zdrowym. Nie zmienili przepływu energii od źródła do niego i w nim samym. Norma w systemie, która funkcjonuje, że można opluć każdego, wyzwać, przeklinać, truć swoje ciało używkami, kłamać, nie przyjmować prawdy, stała się przyczyną waszych wypaczeń, waszych chorób. Ta planeta to jest świat wyboru, bardzo trudna planeta. Tu przychodzą naprawdę doświadczone dusze i świadomości, aby nabrać olbrzymich wartości. Dlatego wiele istot prazemskich korzysta z tego, co tutaj na tej planecie jest. Tutaj uczymy się połączenia świata materii duchowego w jednym całości, połączenia ze źródłem bezpośrednio. Uczymy się tej siły, która stamtąd płynie i którą przekazujemy. Uczymy się panować w materii i w duchu jednocześnie.
Uczymy się zachować harmonię materii i ducha. Jeżeli dbasz tylko o materię, to jak chcesz być zdrowy? Tak to wygląda. Jeżeli chcesz być zdrowy, to zadbaj o materię i o ducha. Duch to przepływ energii, pobieranie energii z fauny i flory, z istoty stworzenia. To jest za darmo. Nabieranie tej energii, energii od drzew, od ziemi. Jedna z pięknych istot we Francji, która była bardzo chora i rozpoczęła drogę rozwoju duchowego, powiedziała, dzieli się tym, że ziemia potrafi wyciągnąć każdy ból i naprawić każdą chorobę. Wystarczy chodzić po niej 1,5 godziny, 2 godziny. Tak on pozbył się chorób. Tak on pozbył się bólu. To prawda. To jest po prostu nam dane. Tylko to się robi z wiarą. Wszystko to, co mi nie służy, niech zostanie zabrane. Kochana moja mamo, czyli ziemia, kochana cudowna istoto, zabierz ode mnie wszystko to, co mi nie służy, rozpuść to w sobie, a ja napełnię się energią czystości, zdrowia, szlachetności ze źródła. Otwieramy się na tą energię. Zasilamy swój centralny ośrodek energetyczny. Sprzątamy go, aby nasz umysł i nasze ciało zaczęło pracować znowu według boskiego wzorca. Kiedy mam na warsztatach osoby, które teraz będą was uzdrawiać, kolejne osoby, które się będą pięknie rozświetlać, z naprawdę trudnych przypadków, tak zwanych nieuleczalnych, które mają już na swoim koncie wyleczenie was z takich chorób, zawsze mówią jedno. Ja przekazuję energię, ale to od tej istoty, czy ona wierzy, czy nie wierzy, czy pobiera, czy nie pobiera, czy chce się zmienić, zależy, czy będzie zdrowa, czy nie. Jeżeli przychodzicie do uzdrowicieli i mówicie, zrób wszystko, uzdrów mnie, a ja będę dalej kłamać, oszukiwać, przeklinać, bo taka jest norma i tak dalej, to nawet jeżeli dostaniesz na chwilę tak zwany cud, czyli zostanie ci pokazane, że to działa, i zastanowisz się, o faktycznie, jest mi dobrze, jest lepiej. Idę do pracy, ego rośnie i tutaj, ty taki, ty owaki, tu to, tu mi, że ja jestem wybrana, bo ja do tej pory tak robiłam, byłam chora, czyli zniszczyłam swoje ciało. Czy teraz zostało ono naprawione, więc należy mi się, Bóg jest moim niewolnikiem, należy mi się, należało mi się to i ja jestem dalej taka sama. A potem wszystko się sypie. Dlaczego? Dlatego, że otrzymałaś cud, czy otrzymałeś cud i zmarnowałeś cud. Nie doceniłeś, nie zmieniłeś siebie. Jeżeli jesteś świadkiem cudu, to znaczy, że istnieje źródło. Jeżeli istnieje źródło, to znaczy, że istnieje miłość, dobro, szlachetność. I to powinieneś nieść innym. Jeżeli dostałeś miłość, dostałeś cud, a dalej niesiesz fałsz, kłamstwo, agresję, irytację, nienawiść, zazdrość, zawiść, pychę, próżność, to w tym momencie otrzymujesz już to, do czego to prowadzi. Rachunek za bycie w niskich wartościach, za tańczenie z mrokiem. Wielu z was przejdzie taką próbę. Taką właśnie doświadczenie cudu i co dalej. I w tym momencie nie ma opowiedzenia się, jest tylko jeszcze bardziej rozdmuchane ego, bo mi się należało. I potem kompletne rozsypanie całego życia. Abyście jeszcze raz zrozumieli, co to znaczy opowiedzieć się, kiedy ziemia opowiedziała się po stronie światła i kiedy zmienia się wibracja. Pokazano mi też okresy, pokazano mi też symbol dwóch piramid na medytacjach. Opowiem o tym w innych filmach. Ale chcę wam pokazać, że marnowanie energii, marnowanie cudów jest w waszej naturze, bo bardzo trudno przełknąć własne ego, własną dumę, własną pychę. Bardzo trudno ułożyć się w pokorze, w współistnieniu i kochać ludzi. To powoduje wtedy, że się rozświetlacie. Jeżeli potraficie pokonać swój charakter, swoje ego, potraficie zrozumieć, że zostaliście stworzeni jako istoty doskonałe, istoty boskie, istoty świetliste. I to płynie do was. I tym się powinniśmy dzielić. Przepływ energii, każda wasza zazdrość, zawiść, agresja, kłótnia powoduje, że czujecie się źle. Że wasze ciało drga. Jak się kłócicie, jak drgacie. Te drgania to jest właśnie wypaczenie boskiego wzorca. Wasze narządy wewnętrzne zostały stworzone z miłości, źródła. I one chcą tą miłość otrzymać. Od was samych. Kocham swoją nerkę, swoją wątrobę, swoją skórę, swoje oczy, swoje włosy, swoją brodę. Kocham swoje ręce. Kocham siebie. I w tym momencie one w tej energii pracują.
oddają wam wtedy miłość. Zaczynają się samoregenerować, naprawiać, ustawiać przepływ energii. Kiedy nie kochacie siebie, nie akceptujecie siebie, one drgają. I wtedy rozsypują się. Zaczynają się choroby, zaczynają się bóle i tak dalej. Brak akceptacji siebie to brak akceptacji geniuszu Boga. A skoro wszystko zostało stworzone z Jego geniuszu, to wszystko pracuje na Jego geniuszu, na Jego wibracji miłości. Skoro wy odrzucacie tą miłość, nie akceptujecie ją, to nie dziwcie się, że to, co zostało stworzone, ta energia miłości zaczyna się rozpadać, bo ona drga w ten sposób. I wasze ciało w ten sposób drga w kłótniach, w agresji, w irytacji, kiedy się unosicie, aż się trzęsiecie. Cali. To jest wibracja nienawiści, zazdrości, której nie powinno was być, do której nie zostaliście dostosowani. Ale dano wam wybór, dano wam pokazanie, czym jest ciemna strona, czyli czym zasila się mrok, czym tworzy się mrok. I teraz sam wybierz, czy chcesz drgać, kłócić się, nienawidzieć, czy chcesz spokoju, miłości, radości, uśmiechu. Czyli tu ośrodek centralny się śmieje, bo źródło patrząc na ciebie się śmieje, jego energia, dusza się śmieje i ty masz to na ustach. Tak to działa. Kiedy im więcej zmusicie swoje organy do drgania, tym bardziej one zaczną chorować. Im więcej weźmiecie na siebie trosk innych ludzi, trosk swoich dzieci, im bardziej będziecie się starali przeżyć życie za swoje rodziny, nie dacie im, złamiecie wolną wolę tej rodziny. Nie zrozumiecie, że dziecko to nie wasz niewolnik, tylko istota od Boga, która ma swoją drogę. I to nie wasze widzimisię, to co macie, pojęcie świata ma stworzyć mu przyszłość, tylko on sam ma wybrać. Jeżeli chce być artystą, bo nie interesuje go materii, ale chce się spełniać, to nie wasze poczucie, że ma być sędzią, dentystą i zarabiać pieniądze jest najważniejsze. Tylko uszanowanie jego drogi. Wiele dzieci zostało wypaczonych przez rodziców. Przez to, że rodzicom wydawało się lepiej, że oni wiedzą więcej, co jest dobre dla tego dziecka. Nie słuchając kompletnie, co to dziecko mówiło, co ta dusza mówiła. I teraz, kiedy dziecko postępuje inaczej, wy się gotujecie w środku, drgacie. I piszecie, szukacie sposobu na zmianę dziecka, nie siebie. Zrób to, weź zrób, bo ona jest taka i owaka. Ona zmierza to i to. Czasami faktycznie jest przy niej cień, wybrała taką drogę. Ale kiedy jest to nauka, kiedy dotknie ją zło, zrozumie, że jest niedobro. Więc tutaj to drganie rozsypuje wasze ciało fizyczne. Jak chcecie mu pomóc, kiedy za chwilę odejdziecie? Bo wasze ciało się rozsypie. Tak nie robimy. Jesteśmy stworzeni z miłości. Z miłości źródła. I tą energią zasilamy swoją materię i materię, którą się otaczamy. Swój komputer, kamerę, samochód, dom. To wszystko jest stworzone z energii miłości źródła. Kiedy do waszego domu wchodzi agresja, zawiść, zazdrość, nienawiść ludzi, jak ciężko się potem czujecie. Praktycznie nie możemy oddychać. Ile razy musicie wietrzyć dom po wizycie takich znajomych, którzy są ułożeni w normę, czyli przeklinanie, osądzanie, obgadywanie, epitety, wyzwiska, to norma. Bieganie do kościoła, czy do bycie w jakiejś tam religii, gdzie mój Bóg mi wszystko wybaczy, bo on jest najmądrzejszy, najlepszy i co ty mi tutaj będziesz gadał i tak dalej. To jest norma. I w momencie, kiedy przychodzi ktoś taki, a wy macie zupełnie inną energię, kiedy pytacie, gdzie jest w tobie miłość? Dlaczego z twoich ust lecisz szambo, skoro co chwilę machasz i robisz znak krzyża? Dlaczego nie potrafisz powstrzymać tego szamba? Jezus nie przeklinał. Bóg nie przeklina. Jak to? Jest na nasze podobieństwo stworzone, więc przeklina. A kto ci tak powiedział? No, stworzył nas na swoje podobieństwo. Stworzył cię na podobieństwo miłości. Dlaczego nie ma w tobie miłości? Zostało to przekłamane wszystko. Religie przekłamały wiele rzeczy, o których mówiłem. I to usprawiedliwienie powoduje, że ludzie nie chcą się zmieniać. Ale akceptują swoje choroby, akceptują swoje tak zwane nieszczęśliwe życie, jednostajne życie. Akceptują swoje depresje, zwieszenia się, to, że im nic w życiu się nie wiedzie. Ale nie chcą zmienić podstawy. Nie chcą uwierzyć, że to zostało sfałszowane. Że zostali poczęci w miłości.
I dopiero kiedy osiągnął tak zwany punkt startowy, inni nazywają to osiągnąłem dno i od niego się odbiłem. Ja nazywam to punktem startowym. Kiedy ta nauka doprowadzi ich do tego, że trzeba wykasować wszystko, wykasować poziom religii, poziom nauki, poziom usprawiedliwień, ten winny, ten niewinny i tak dalej. Kiedy trzeba zacząć sprzątanie siebie, zaczyna się to od wartości wybaczania, pokochania siebie, przyjęcia pewności, że źródło istnieje, że nikogo nie karze. I po prostu wtedy układamy siebie, nasze przeważnie już roztrzęsione ciało, schorowane ciało. Wtedy zaczynamy od przepływu energii. Często się tak dzieje, że ten przepływ energii ustawiają osoby, które rozumieją, które widzą, które mogą to zrobić. Tak zwani uzdrowiciele ciała i duszy. Żeby było Wam łatwiej to zrobić. Abyście mogli zacząć pracę nad sobą. Od nowa. Ziemia się zmienia, wibracje ziemi się zmieniają. Słowa ludzi z wielu religii, przedstawicieli się zmieniają. Słowa polityków też się zmieniają. System ekonomiczny, system prawny, podatkowy będzie się zwieszał, będzie się jakby kasował na sprawiedliwość, tak to nazwę, w okresie przejściowym. Ale wytłumaczę Wam to w innym filmie, gdy będę mówił o okresach 2012-58000, dlaczego te kalendarze się pochowały tak, było mi to pokazane. W tym momencie po prostu wszystko to, co siejecie, to zbieracie, to podstawa. Każdą energię, którą przyjmujecie ze słów, ona do Was trafia i płynie przez Wasz środek energetyczny. I tutaj, kiedy zaburzacie przepływ, macie natychmiast odzwierciedlenie na Waszym ciele fizycznym. Kiedy złamiecie rękę, zostanie poskładana, to już przepływ energii zostaje zaburzony. Osoba, która czyta Wasze ciało na przykład, która ma zdolność widzenia więcej, ona widzi, że tu nie ma przepływu energii. Czyli powie Ci, miałeś złamaną rękę. A skąd wiesz? No bo widzę, że nie ma przepływu energii. Więc trzeba ten przepływ przewrócić. Jest zaburzony, bo już kość została zrośnięta inaczej. Albo już jest inaczej. Inna gęstość kości i tak dalej. A no, faktycznie. I to są takie dowody. Cały Wasz układ krwionośny to nic innego jak przepływ energii. Tak jak właśnie Lucy widziała w filmie Jerry, jak ona płynęła takimi przerywanymi kreseczkami, pięknie przechodziła na liście, na konary, do korzenia i łączyła się z wszystkimi innymi drzewami, całą ziemią. I dokładnie Wy jesteście takim samym przekaźnikiem energii. To wszystko Was płynie. Układ krwionośny to nic innego jak przepływ energii, zasilanie energetyczne każdej jednej materii. I to jest o wiele ważniejsze niż to, co dotykacie. To, co dotykacie, to jest tylko i wyłącznie odpowiednik materii, zaburzenia energii. Żebyście mogli zobaczyć, co źle robicie. To jest tak jakby wzornik, na który patrzymy, aha, to mam źle, to muszę popracować. To coś ze mną jest nie tak. Kiedy dziewczyny na warsztatach, Ewelina, Kasia, zobaczyły, że mówiłem o tym, że rozsypałem sobie tarczycę, tylko dlatego, że chciałem przyspieszyć pewien proces, zaburzyłem jedno z praw, że wszystko ma swoje miejsce i czas. Chciałem zrobić szybko, nadgonić. To, co jest w systemie, szybko, prędko, brakuje czasu. Nie ma harmonii, spokoju. Wtedy moje ciało się rozsypało. Wtedy mój głos zaczął wariować, tak to nazwę. Myślałem, że to jest przeziębienie, ale oczywiście mówię, nie, chyba coś jest nie tak. I ponieważ moja dusza nie powiedziała mi, co to jest, dostałem dowód od innych istot, które były na warsztatach. To one określiły to, co mi jest. I powiedziałem tak, faktycznie tak jest. Dziękuję Wam za to. I natychmiast zrozumiałem, że wszystko ma swój czas i miejsce. Wasze oczyszczenia przychodzą dokładnie w czasie i miejsca, kiedy mają być. Ten poślizg, który jest, wynika z dużej ilości maili, zdjęć. Ale wszystko ma swój czas i miejsce. Tak samo jest w Waszym życiu. Jeżeli chcecie szybko, prędko, to Wasze ciała, popatrz, jak szybko tracą energię. Jak szybko czujecie się zmęczeni. Zmęczenie to brak energii w ciele. To nie odpadanie materii. Nie gubicie części. Nie odpadają Wam palce, dłonie, ręce, nie spada Wam głowa ze zmęczenia. Tylko mówicie, o, nie mam energii do istnienia. Dokładnie tak jest. Nie macie energii, bo zakłóciliście przepływ energii w swoim ciele. Takie proste stwierdzenie podane każdemu od początku urodzenia. Ale jak trudno, jak wypaczono nam w systemie, co ono znaczy?
jakie jest ważne dla naszego zdrowia. Dlatego im więcej ludzi będzie zwracało uwagę na przepływ energii, na to, co mówią, robią, na to, co widzą, w czym uczestniczą, im więcej osób będzie powstrzymywało się od komentowania, od osądzania, od mówienia ludziom, jak mają żyć, od niewolniczego traktowania ludzi, swoich dzieci, im więcej osób zrozumie, że każda istota ma prawo wyboru i możemy przekazać informacje od nas, zostawiając ludziom wybór, wtedy nie bierzemy na siebie tych ciężarów, nie obciążamy się energetycznie i nasze kręgosłupy nie pękają. Zobaczcie, na starość jedni są tacy, a drudzy są tacy. Ci, którzy rozumieją, że kręgosłup należy nastawiać systematycznie, co pół roku, że chodzą do kręglarzy i tam dbają o kręgi, chodzą na masaże, dbają o masaże. Wiedzą, że jeżeli kręglarz nastawi, mówi, ale tu coś jest nie tak, musisz coś zmienić, bo to się wypacza. Mówi, pracujesz za biurkiem, nic praktycznie nie robisz, a mimo to twój kręgosłup jest taki, jakbyś obciążył go, nie wiem, jakbyś ćwiczył, był kulturystą. No i wtedy ty zaczynasz spowiedź. A wiesz, bo moje życie jest takie, bo w pracy mam problemy, bo dzieci, bo samochód, bo dom, bo kredyty. I to takie cegły, które sobie tutaj zarzucasz na głowę, one dociskają i ten kręgosłup tu w środku, te kręgi wyskakują. Dół tak samo wyskakuje. To tak działa. Zobaczcie, najpierw trzeba poustawiać. Większość z was trafi do kręglarza, których będzie bardzo dużo. Bo to podstawa ta ustawienia autostrady przepływu energii. Ustawienie was w pionie, przywrócenie was do pionu. Większość z was będzie miała nastawione kręgi. Ci, którzy niestety skorzystali z medycyny, którzy mają szyny powbijane i takie dalej, będzie to bardzo trudne do zmiany, ale możliwe. Medycyna będzie zmieniać te rzeczy, będzie wyrzucać to, co stare, niepotrzebne, a wkładać to, co powinno być. Ale też osoby będą miały taką moc, takie możliwości, że będą zamieniać, rozpuszczać materię. Będą tworzyć coś zupełnie innego. Przykład. Tutaj mieliśmy chłopczyka, który nie miał komory lewej serca. Z Anią zrobiliśmy operację, Ania odbudowała tą komorę serca. Zmieniły się kompletnie wyniki później, tak jakby ona istniała. Fantom był, więc działał, natomiast materii go nie było. Czym jest fantom? Jest to odnośnik energetyczny. Jak to działa? Prosto. Osoba, ten chłopczyk miał chyba tarczycę chyba wyciętą i w tym momencie oczywiście brakowało pewnych hormonów. Jakie było zdumienie lekarzy, kiedy zobaczyli na papierze, że te hormony są w ciele. Nie ma organu, a hormony są. Jak to możliwe? W tym momencie fantom stworzenia tej tarczycy działał. Po prostu funkcjonował. Nie było go w materii, nie ma go na papierze. Ale jest w ciele energetycznym. Na tym polegają operacje fantomowe. Właśnie tak to działa. Tworzymy coś, wkładamy do ciała energetycznego i przepływ energii już jest zupełnie inny. Wielu z was, cuda na czym polegają? Dziecko wstaje z łóżka, a lekarz ma tu śmierć na papierze. Materia swoje, duch swoje. To duch podnosi materię. Materia jest tylko energią zatrzymaną w czasie. Dlatego tak ważne jest dbanie o energię. Dbanie o ducha. Tak ważne jest, aby wasze kręgosłupy, wasze rozumy były czyste. Sprzątanie programów w rozumie. Niegodna, nie dam rady, nikt mnie nie kocha. Szukanie usprawiedliwień. Poddanie się. To wszystko zakłóca proces waszego zdrowia. Jeżeli to wszystko jest tutaj, to automatycznie zakłócacie siebie, zakłócacie swoje zdrowie. Dlatego tak mocno mówię o prostocie źródła, prostocie wiary i o tym, aby nie gdybać, nie kalkulować, o tym, aby umysł był prosty. Będąc w cudach, w których uczestniczę, widząc je, widzę je u innych ludzi, którzy się dzielą swoimi opowieściami ze mną. Część z nich zapamiętuje, część zostaje zwolniona, ponieważ tutaj procesor ma ograniczoną pamięć. To jest twardy dysk. Naukowcy nawet stwierdzili, jaką ma pamięć. Przez wiele lat ta pamięć jest, te wspomnienia zasilają ten twardy dysk. Dlatego kiedy pracujecie i on jest zasilany i mocniej, 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 to należy go oczyścić, wyczyścić. Wartość wybaczania to jest właśnie usuwanie wspomnień.
kiedy wybaczasz swojemu prześladowcy czy oprawcy, to na słowo prześladowca uśmiechasz się, dziękuję Ci nauczycielu, że nauczyłeś mnie wartości wybaczania. Uśmiechasz się i nagle Twój rozum kasuje złe wspomnienia. One się rozpuszczają. On już ich nie potrzebuje, bo nastała lekkość, wybaczenie. Zrozumiałaś klucz, czy zrozumiałeś klucz, który otwiera zamek, przekręca i przekręca go na światło, a nie cały czas grzebie w zamku i szuka drogi. To tak działa. Wartości są kluczem do bycia szczęśliwym, do zdrowia. Jeżeli ten klucz wsadzicie i odrobicie lekcję po całości, przekręcicie zamek tak, że on się otworzy, to otworzy się do szczęścia, zrozumienia, zdrowia, lekkości. Kiedy ciągle grzebiecie, czyli tak zwane próbuję wybaczyć, ale ojciec, a nie tato, a to ten taki owaki, to wtedy tylko próbujecie, grzebiecie tym kluczem, ale nic się nie zmienia. Bardzo ważne jest, abyście to zrozumieli, abyście wybaczali, abyście uczyli się wartości, abyście byli w tych wartościach. W konsekwencji myśli zdrowia uczynków. To spowoduje, że wasze kręgosłupy się nie będą rozsypywać, nie będą rozpadać. Energia, która płynie z zewnątrz, na całą naszą planetę, o której wszyscy już mówią, naukowcy w religii, wibracja Ziemi się zmienia, więc jest to podane. Tu w głowie jest wyparcie, nic się nie zmienia, zobaczę jak system padnie i tak dalej. Tyle, że możesz tego nie doczekać. Bo kiedy tu wibracja się zmienia jedna i mówi o szlachetności, dobroci, a ty tutaj kłamstwo, fałsz cały czas, no to skoro to się zniknie, to zniknie razem z tobą. I o to chodzi w zmianie na Ziemi. Aby każdy z nas zrozumiał istotę stworzenia, źródło, z którego pochodzą wszyscy, ciało fizyczne, czym jest, i ciało duchowe, czym jest. Czym jest energia, że wszystko jest energią. Nasza materia to energia zatrzymana w czasie. I o to trzeba dbać. Dbamy zmianą myślenia, zmianą swojego zachowania. Nie duma, ego, honor, pycha, próżność da ci zdrowie, ale właśnie pokora, skromność, uśmiech, radość, szczęście, zrozumienie istoty stworzenia, brak kłótni, brak irytacji, brak agresji, brak zawiści, zazdrości, nienawiści. To daje szczęście, radość. To prostuje kręgosłup. Każdy z nas miał przeszłość taką, jaką miał. Teraz od 2012 roku nastąpiła zmiana i każdy z nas się zmienia. Ta zmiana powoduje, że każdy z nas musi z powrotem wyprostować swój kręgosłup. Jak mówiłem, mój był bardzo chory. Pomógł mi Andrzej Nikonuk. W tym momencie Jan Kowalewski tak samo. Teraz Andrzejek. W tym momencie wszyscy to robimy. Zmieniamy siebie. Nakładamy, jakby prostujemy swoją autostradę przepływu energii, a do tego zmieniamy myślenie, swoje zachowanie. Ten kanał ma pokazać wam, że wszystko jest możliwe. Ludzie, którzy wchodzą na ten kanał, na kanał na YouTubie czy na bloga, otrzymują informacje o wszystkim. Mają otrzymać informacje tak, aby rozpoczęli zmianę swojego życia. Ale nie z poziomu weź, posprzątaj i zrób, tylko daj mi siłę, abym ja to zrobiła. To, co zrobisz, to tylko 50% mojej pracy. Reszta zależy ode mnie. Jeżeli chcecie oczyszczenia, jest oczyszczenie. Uleczenie jest uleczenie. Jeżeli się zmienicie, docenicie, będzie trwało. Jeżeli zwątpicie, nie będzie wiary, nic nie nastąpi. Będziecie biegać po wszystkich, szukać sposobu, ale kiedy nie zmienicie siebie, nie zmienicie swojego postrzegania, w tym momencie nic się nie zmieni. Dlatego tak ważną jest zmiana w sobie. Dbanie o ciało fizyczne to podstawa przepływu energii od źródła do was i was samych. Dlatego tak powiedziałem, praca i harmonia. Kiedy zaburzacie ten cykl, wasze ciała się rozpadają. Większość z was trzyma coś na wątrobie. Tak jak mówią, gorzkie żale na sercu. Co robią gorzkie żale na sercu z przeszłości? Ściskają serce. Po prostu są jak pancerz założony. Gorzkie żale to nic innego jak energia. Energia ciemna, która kurczy się, zaciskając to piękne, ten piękny mięsień. I w tym momencie dochodzi do zawałów, naciśnień. Zobaczcie wylewy i zawały. Unosicie się w agresji, w irytacji, w zdenerwowaniu. Krzyczycie, o ja taka jestem, a za chwilę nie ma was. Dlatego, że wasz układ odpornościowy i cała ta materia nie została, jak powiedziałem, przystosowana do tego, żebyście się unosili, krzyczeli na siebie i wyzywali, tylko żebyście się kochali.
I stąd macie wylewy, zawały, tak zwany stres. Drga żołądek, drga układ trawienny. Stres to czasami też przeniesienie na skórę, choroby skóry. Powoduje wieczne siedzenie w tak zwanym stresie, nie radzę sobie, nie dam rady. Brak wiary to też również rozsypanie układu trawiennego. Dlatego bardzo ważne jest, aby nauczyć się panować, aby zwolnić, aby wziąć głęboki oddech. Mam czas, aby się nad tym zastanowić. Dam Ci odpowiedź, kiedy będę na to gotowy czy gotowa. Takie słowa rozbijają skorupy u innych ludzi. Wiele osób, które poznałem, pracowało w korporacjach wiele tysięcy lat, chciałem powiedzieć. No tak, bo patrząc po wcieleniach, to wiele tych korporacji tylko zmieniało się do systemu, ale są jakby przez te same istoty robione. W tym momencie, kiedy zmieniają swoje życie, swoje jestestwo, zaczynają wyzbywać się. Muszą wybaczyć sobie, przeprosić swoją przeszłość, ludzi, których skrzywdzili. Zmieniają swoje postrzeganie, przepływ energii. To, że tam się czuli tacy i owacy, albo że byli śrubką, którą wkręcą i wykręcą, niewolnikiem, to muszą sobie wybaczyć, że dali się programować jako niewolnik. Muszą sobie wybaczyć, że używają specyficznego języka, że mają bardzo łatwą manipulację, kalkulację wbudowaną w umysł, bo tak korporacje działają, że mają wpływ na ludzi, umieją nimi manipulować. I to wszystko trzeba przełknąć i zmienić. To wszystko trzeba przełożyć teraz na spokój i harmonię. Bardzo szybko mówią często. I w tym momencie muszą przełknąć samego siebie. Samego siebie, żeby być zdrowym. Wiele z nich dopiero wtedy, kiedy pan psycholog, pan psychiatra, kiedy zdrowie się rozsypuje, kiedy samotność, kiedy rodzina się rozsypuje, kiedy otrzymuje ten punkt startowy, dopiero zaczynają szukać informacji. I tam na górze ktoś podaje wam informację i kieruje po tą informację do duszy innej. I otrzymują tą informację. Ale to początek drogi. Potem już jest tylko praca nad sobą i zmiana nad sobą. Chorują tylko ci, którzy nie chcą się zmienić. Zdrowieją wszyscy, którzy chcą się zmienić. Mamy czas, kiedy dzieci na wózkach, kiedy uleczalne choroby będą odpadać, kiedy będą na oczach lekarzy, profesorów, pach i jesteś zdrowy. To naprawdę tak działa. Tylko, że ludzie powinni dostrzec te cuda, powinni wiedzieć, czemu one służą i powinni dbać o przepływ energii, o to, którą pobierają z powietrza, z ziemi, z wody i wszystkie, które płyną. Na swoich warsztatach po wrześniu zmieniono, po tym urlopie we wrześniu zmieniono piękną rzecz. Ładowanie się energią to nie tylko pobieranie energii ziemi, wody, powietrza i słońca. Nie tylko energii, które płyną tu i teraz dla naszego szczęścia, radości, obfitości, czyli te, które są falami przysyłane na ziemię, ale też energią miłości, która płynie do Twojego serca. I ludzie opisują mi promienie, które widzą, światło, które się czują, błogosan, w którym są. Po prostu, kiedy otwieramy swoje źródło energii, wtedy pobieramy energię, z którego pochodzi i z którego zostało stworzone. I to po co zostało stworzone. Ośrodek centralny energii, zwany u nas sercem, zostało stworzone po to, żeby pobierać energię ze źródła. I po to, żeby ta energia pływała po was, rozchodziła się po was, aby była widoczna w waszej przestrzeni. Aby ktoś na wasz widok powiedział, ale z ciebie dobry człowiek, ale ty jesteś dobry człowiek. To jest to. To jest emanowanie tą energią. A umysł jest tylko przekaźnikiem, abyś umiał się poruszać w systemie, abyś umiał rozdysponować tą energię tutaj. Jest tylko częścią, a nie wyznacznikiem drogi. Kiedy zaakceptujemy to, będziemy wiedzieć, jak dbać o zdrowie. Dlatego zadbajcie o swoje kręgosłupy, bo to od nich bierze się wiele chorób. To ich wypaczone kręgi, ich powybijane kręgi, ich obciążenia energetyczne powodują, że reszta organizmu się rozsypuje. Zadbajcie o to, żeby mówić prawdę, a nie żyć w kłamstwie i fałszu, bo to, co trzymacie na wątrobie, powoduje, że ona choruje. Kłamstwo i fałsz rozsypuje bardzo mocno trzustkę. Jeżeli grasz i nie jesteś sobą, rozsypuje się też trzustka. Jeżeli masz pragnienia, ambicje tutaj, a one nie zostają zrealizowane i jakby kłócisz się z nimi, czyli chcesz coraz więcej, 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 trzustka rozsypana, układ trawienny rozsypany.
gorzkie żale, trzymane na sercu. Nie powiem mu, bo nie wypada. Mnie to boli, ale nikomu nie mówię. Trzymam to w sobie. W tym momencie automatycznie serce zaczyna inaczej pracować. Prawie wszystkie choroby tak naprawdę mają przełożenie energetyczne i we wszystkich książkach o tym wyczytacie. Tylko ludziom wpojono do głowy, że lekarz ma tabletkę na wszystko. Reklamami jesteście zasypywani, że tabletka na to, na to, na to. 90% choruje na to, więc weź tabletkę. 70% choruje na to, weź więc tabletkę. Weź tabletkę profilaktycznie. Weź tabletkę na to. I cały czas jest tabletka, tabletka, tabletka. Tylko, że bierzecie tą tabletkę i nic się nie zmienia. Polacy są uzależnieni od tabletek przeciwbólowych. Dlaczego? Dlatego, że nie zmieniają swojego życia. Dlatego, że wolą wziąć, to ból minie, idzie, wykonuje pracę, wraca, o, znowu boli, znowu biorę. I tak w kółko. Nie zmieniasz swojego życia. Po prostu degradujesz tabletką swoje ciało. Jeżeli nie zniszczysz ogniska bólu, to ten ból za chwilę zabraknie tabletki, żeby go zgasić. I wtedy dojdzie do tak zwanego zatrzymania. Czyli gasisz objawy, nie gasisz tutaj przyczyny i potem ta przyczyna rozsypuje twoje ciało i nagle paraliż, choroba, zawał i tak dalej. Sport nie wymyślono po to, żeby rywalizować i żeby chemią tworzyć wyniki, tylko po to, aby człowiek mógł sobie spokojnie egzystować w sporcie, nabierać energii, pobiegać, pochodzić, popływać dla własnego dobra, dla przyjemności, porozciągać ciało fizyczne. Po to jest zrobione. Zostało oczywiście wypaczone. Rywalizacja, agresja, irytacja, potem ustawki i tak dalej, nienawiść kibiców z jednej, z drugiej strony. Dlatego będzie gaz. Istoty świadome, tak jak ja, kiedy byłem jakimś zapalonym kibicem boksu, piłki nożnej. Teraz kompletnie mnie to nie interesuje. Czasami oglądam. Jeżeli jest euro i znałem wyniki, nie oglądałem, nie było mi to potrzebne. Kiedy wiedziałem, że jest zmiana energii, patrzyłem, przez co ta zmiana energii była. I tak mniej więcej to wygląda. I istota świadoma wie, że to ma służyć dla dobra ludzi, a nie wypaczać ich pieniędzmi, tą ambicją, wypaczać ich kręgosłupy i tak dalej. Przykład Justyny Kowalczyk jest piękny i smutny zarazem. Jak wszyscy myśleli, że jest taka cudowna, taka piękna, taka szczęśliwa, a tu depresja i tak dalej, strata dziecka. To jest bardzo smutne. Armstrong, chemia zrobiła wyniki, a był bożyszczem. To jest pokazanie, jaki to jest fałsz i oszustwo. I wszystko to, co jest na fałszu i oszustwie, upadnie. I dlatego dbajcie o swoje ciała fizyczne z poziomu, sprawia mi przyjemność. Dbajcie o przepływ energii. Nie bierzcie na siebie żadnych zmartwień, żadnych stresów. Wszystko, co jest, to jest tylko i wyłącznie doświadczenie, które masz prawo przejść, które przejdziesz, bo źródło doskonale wie, co potrafi, ile potrafisz i daje się to doświadczenie. Jeżeli ty w sobie tu nie zaprogramujesz się na gorszego, na niższego, to istota od światła, istota po drugiej stronie, ani Bóg, cię tak nie widzą. Dla nich jesteś cudowny, cudowną energią, cudownym światłem, które swoim myśleniem gasisz. Dlatego, jeżeli w rozumie są takie myśli, to się je odgania. Ja już taka nie jestem, ja już taki nie jestem. Jestem cudowną, piękną istotą, światłem Boga na ziemi, światłem źródła, pochodzę ze źródła, pełnego miłości. I niech ta energia będzie w moim ciele. A to, co mam w głowie, niech odejdzie tam, skąd przyszło. Tutaj niech zapanuje spokój i harmonia. To są słowa, które leczą. I to się robi za każdym razem. To się robi z wiarą, z miłością. Mam nadzieję, że ten film pokazał wam, jak wyglądacie, jak wyglądamy wszyscy, jak te ciała są połączone. I jak to, że materia zostaje na ziemi, a wy jako cudowne światło przechodzicie po drugiej stronie. I tam znowu jako światło wybieracie materię do nauki. Pokazuje wam, że o to światło trzeba dbać. I to światło wędruje, a materia jest ulotna. I to, jeżeli o to światło zadbacie, to ta materia będzie wam służyła. Jest to tylko wyznacznik, papierek lakmusowy, który pokazuje wam, jaki macie odczyn zdrowia. Tak to wygląda. A kręgosłup to autostrada.
o którą warto dbać. Dziękuję ślicznie za ten film.